Misja specjalna w RMF FM. Zabić Rettingera. Dlaczego Armia Krajowa wydała wyrok na szarą eminencję polskiego rządu? W pierwszym kwartale 1944 roku brytyjskie stacje radiowe nadały i odebrały całą serię depesz, które później wywołały ciąg niewyjaśnionych i tajemniczych zdarzeń. Najpierw Charge d'Affaires Stanów Zjednoczonych przy rządzie polskim w Londynie ostrzegał, że tajemnicza osoba wyjeżdża za kilka dni na konsultacje z przywódcami polskiego podziemia. Wylot miał nastąpić z południowych Włoch, gdzie stacjonowały samoloty obsługujące wyloty cichociemnych. I gdzie zatrzymał się major Marian Utnik oficjalnie dla załatwienia spraw organizacyjnych, a tak naprawdę, aby zorientować się, kim jest tajemniczy wysłannik z depeszy amerykańskiego Charge d'Affaires. Ale Utnikowi udało się tylko ustalić jego pseudonim. Brzoza. Brzoza jest ukryty przez Anglików. Ma być dostarczony do samolotu w Masce. Depeszował do Londynu i już następnego dnia otrzymał odpowiedź. Nie widzę możliwości zatrzymania Brzozy. Zidentyfikować go. Tego jednak major Utnik zrobić nie potrafił. Tymczasem z Londynu wyszła kolejna depesza, tym razem do Warszawy. Kurierzy idą za plecami prezydenta i naczelnego wodza. Nikt nie wie, kto jedzie i co wiezie. Kręci się coś tajemniczego i bardzo niebezpiecznego dla kraju. Uważam, iż w momencie, gdy dookoła najżywotniejszych spraw polskich zaczynają się omotywać niecne zamiary, nie pora kierować się szlachetnymi skrupułami. Adresatem tej depeszy był pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, szef wywiadu Armii Krajowej. A nadawcą jego stary przyjaciel jeszcze z lat dzieciństwa, pułkownik Franciszek Demel, podczas II wojny światowej zaufany oficer naczelnego wodza, generała Sosnkowskiego. Demel czuł się na tyle mocny, że zdecydował się działać samodzielnie. Telegram ten posłałem na własną odpowiedzialność, będąc świadom tego, że w razie gdyby cała sprawa wyszła na jaw, konsekwencje służbowe w stosunku do mnie mogły być bardzo poważne. Groziło mi co najmniej zdjęcie munduru. Zatem o co chodziło? I to wyjaśnia Demel w dalszej części depeszy. Przede wszystkim Iranek Osmecki miał odebrać wiezioną przez kurierów pocztę. Jeśli da się to zrobić bez awantury, to lepiej. Jeśli nie, musicie zorganizować jakiś incydent. Mijały dni i tygodnie, a kurierzy nadal siedzieli we Włoszech i czekali, aż poprawi się pogoda. Pogoda poprawiła się dopiero na początku kwietnia. Do oczekującego na pasie startowym Halifaxa podjechał jeep. Wysiadło z niego dwóch kurierów ubranych w kombinezony skoczków. Jeden z nich miał na twarzy czarną maskę. Weszli do samolotu i w cichym chórze pożegnań kilku oficerów zniknęli we wnętrzu kabiny. Dopiero teraz, kiedy samolot toczył się po pasie startowym, mógł zdjąć maskę. W mdłym świetle lampek można było dostrzec chudy kontur twarzy Józefa Rettingera. Kim był Rettinger? Dlaczego jego wyjazd do okupowanej Polski trzymano w tajemnicy? Mówiono o nim kuzynek diabła. Szara eminencja polskiego rządu. Agent brytyjski. Sowiecki, meksykański, watykański. Oskarżono o przynależność do masonerii. Walkę z kościołem. Tworzenie międzynarodowych spisków. Człowiek Sikorskiego. Z którego inicjatywy powstała dzisiejsza Unia Europejska. Rettinger, jedyny Polak, którego z Białym Domem łączono o dowolnej porze. Twórca słynnego klubu Bilderberg, który do dzisiaj gromadzi najważniejszych biznesmenów i polityków świata. Wywoływał mieszane uczucia. Na jego temat zrodziło się wiele plotek. Powiedz mi, Józef. Pytał kiedyś Rettingera jego znajomy Francuz. Mówią, że jesteś masonem, agentem Intelligence Service, CIA i Watykanu, a także sympatykiem komunizmu. Czasem nawet dodają, że jesteś Żydem i pederastą. Co mam na to powiedzieć? Powiedz, że to jeszcze nie wszystko. Owszem, nie wszystko. Wiosną 1944 roku na Rettingera postanowiła zapolować Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Co mogło spowodować tak drastyczne kroki? Dla kogo zagrożeniem był 57-letni polityk mizernej postury? Okazuje się, że wrogów miał wielu. Do największych zaliczali się prezydent Władysław Raczkiewicz i naczelny wódz generał Kazimierz Sosnkowski. Za wodzem natomiast murem stało wojsko łącznie z niekwestionowaną gwiazdą polskiej armii, generałem Andersem. Generałowie Sosnkowski i Anders uważali Rettingera za jakiegoś groźnego demona zła. W najlepszym wypadku za agenta Brytyjczyków, w najgorszym za agenta Moskwy. W rzeczywistości Rettinger nie był ani jednym, ani drugim.
On po prostu wiedział, co czeka Polskę po zakończeniu wojny. Skąd miał taką wiedzę? Od przyjaciół Brytyjczyków. Pewnego dnia usłyszał od ministra spraw zagranicznych Antoniego Edena: niech pan powie Polakom, że my się o wschodnie granice Polski bić nie będziemy. Jeżeli nie chcą stracić wszystkiego i uniemożliwić nam wszelkiej pomocy, to niech jak najszybciej dochodzą do zgody z Rosją. Od przyjaciela rotmistrza Stefana Zamoyskiego, zatrudnionego w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, usłyszał: prezydent Roosevelt polecił przygotować projekt na przesłankach linii Curzona, oddania Polsce Gdańska, Pomorza i Prus Wschodnich oraz Śląska, a nawet przesunięcia naszej granicy zachodniej do Odry. Kiedy pod koniec 1943 roku po konferencji w Teheranie pomysły Roosevelta zaakceptowali Churchill i Stalin, kwestia granic Polski została przesądzona. Teraz gra mogła toczyć się już tylko o ustrój. To, czy Polska będzie krajem demokratycznym, czy wasalem Związku Radzieckiego, było jeszcze sprawą otwartą. Jeszcze, bo czas grał na korzyść Stalina. Dywizje Armii Czerwonej zbliżały się do Polski. Rettinger już w 1942 roku przewidział taki scenariusz. W związku z tym naciskał na premierów Sikorskiego i Mikołajczyka, aby opracowali zasady porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Czyli na jakie ustępstwa względem Stalina może sobie Polska pozwolić, póki nie jest za późno. Tymczasem prezydent Raczkiewicz i naczelny wódz Sosnkowski uważali, że wciąż istnieje szansa odzyskania niepodległości w granicach przedwojennych. To jest ześlizg do podległości. Ześlizg do podległości. Rozumiecie? Tak właśnie określił najmniejsze nawet ustępstwa wobec Rosji generał Sosnkowski. Prezydent i wódz naczelny łapali się więc wszelkich sposobów, aby sparaliżować politykę zagraniczną rządu i nie dopuścić do porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Co nie spodobało się Janowi Karskiemu. Gdyby nasi politycy, zamiast żyć pobożnymi życzeniami, mieli odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, usiedliby razem i zastanowili się, jak mamy tę wojnę przegrać. Jeżeli wszystko stracone, to czy nie obojętne, jak przegramy? Pytał Karskiego kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański. Wcale nie. Powinniśmy myśleć o tym, jak oszczędzić krajowi strat i ofiar i jak go przygotować najlepiej do tego, co go czeka. Podobnie o Raczkiewiczu i Sosnkowskim sądził premier Mikołajczyk. Jeżeli będą trwać w dotychczasowej bezsensownej polityce, nieprzytomnie antyrosyjskiej i antykomunistycznej, to sami doprowadzą do tego, że Rosja i tylko Rosja będzie urządzała państwo polskie i tylko komuniści będą mieli w nim coś do powiedzenia. Atmosfera w polskim Londynie zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. Gdy dojdzie do zgody rządu na odstąpienie części ziem wschodnich Sowietom, będę gotów do wypowiedzenia mu posłuszeństwa. Sytuacja była poważna, groziła buntem wojska, a być może nawet zamachem stanu. Premier Mikołajczyk i Rettinger zdawali sobie sprawę z wrogości, jaką darzą ich najważniejsze osoby emigracyjnej Polski. Dlatego postanowili działać tajnie w porozumieniu z brytyjskim sojusznikiem. Poproszono SOE o pomoc w zorganizowaniu misji Rettingera do Polski. Prezydent i naczelny wódz mieli się o tej misji dowiedzieć, kiedy Rettinger będzie już w Polsce i trudno będzie go zatrzymać. Jaki był jej cel? Przede wszystkim należało zorientować się, czy przywódcy polskiego podziemia poprą ustępstwa wobec Związku Radzieckiego. Po drugie, czy można było w zamian za zgodę za oddanie ziem wschodnich uzyskać zgodę i gwarancję wolności i niepodległości Polski? Po trzecie, Rettinger chciał się zorientować, czy istnieją realne możliwości kontynuowania ruchu oporu pod okupacją radziecką. Rettinger kombinował jak polityk wysokiej klasy. Chciał uratować Polskę przed pełną dominacją Związku Radzieckiego. Badał więc grunt, czy uda się to zrobić za pomocą porozumienia z komunistami i Stalinem, czy może na takie porozumienie jest już za późno i trzeba szukać dróg konspiracyjnych. Jeśli w grę wchodziło drugie rozwiązanie, to chciał wiedzieć, na jakich zasadach. Żeby zorientować się w nastrojach panujących w Polsce, Rettinger umówił się na rozmowę z przybyłym kilka tygodni wcześniej do Londynu kurierem z Warszawy, Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Czy pan nie sądzi, że w obecnej sytuacji Polacy powinni podzielić się rolami? Rząd w Londynie powinien być tym rejtanem, który prowadzi politykę nieustępliwą, a kierownictwo w kraju, w cichym porozumieniu z polskim Londynem, powinno szukać na własną rękę możliwości ułożenia się z Moskwą? Gdyby ktoś na serio wystąpił z taką propozycją w Warszawie i gdyby się przy niej zaczął upierać, poczytano by go za zdrajcę. To nie były puste słowa. O tym, jak wielkie antagonizmy opanowały Polaków, świadczy ta krótka notatka z biuletynu informacyjnego Komendy Głównej AK.
Każdy Polak, który współpracuje w najmniejszej mierze z komunistami, staje się dziś zdrajcą takim samym jak Volksdeutsch. Polak nie może być komunistą, bo przestaje być Polakiem. A jednak Rettinger postanowił zaryzykować. Poleciał. 4 dni po moim przybyciu do Polski Niemcy już o tym wiedzieli. Skąd? Zdaniem autora biografii Rettingera, Bogdana Podgórskiego, informacja o pojawieniu się Rettingera w Warszawie mogła trafić do gestapo poprzez kontrwywiad AK i Narodowe Siły Zbrojne. Wśród tej organizacji gestapo miało wielu agentów. Zaraz po pojawieniu się w Polsce Józef Rettinger otrzymał ochronę. Po Warszawie poruszał się tak swobodnie, jakby miał glejt Himmlera. Ale oczywiście nie było żadnego glejtu. Lecz prawdą jest, że Rettinger nie przestrzegał zaleceń i ignorował ostrzeżenia, co sprowadzało niebezpieczeństwo na niego samego i towarzyszących mu ludzi. Kiedy dowiedział się o tym generał Burr-Komorowski, zadecydował. Jak tak, to odebrać mu obstawę. Chodził więc dalej po okupacyjnej Warszawie jak po Londynie, nie wiedząc nawet, że na najwyższym szczeblu AK odbywa się sąd nad jego głową. Byłem świadkiem bardzo gorących dyskusji na temat niewypuszczania z kraju Rettingera i ewentualnego zgładzenia go. Opowiadał pułkownik ze sztabu AK Janusz Bokszczanin. Trudno mi powiedzieć, kto był za zgładzeniem, a kto przeciwko. Rozważano różne możliwości i konsekwencje, wysuwano argumenty za i przeciw. Ja się nie wypowiadam, nie jestem ani za, ani przeciw. Interesuje mnie tylko decyzja, likwidować czy nie? Pytał Iranek Osmecki. Tu znowu nastąpiła długa dyskusja, podczas której analizowano wszystkie za i przeciw. W rezultacie żadna decyzja nie zdobyła przeważającego grona zwolenników. Wtedy odezwał się generał Tadeusz Burr-Komorowski. Nie będzie żadnej likwidacji. Zabraniam. I więcej wam powiem, panowie. Grzecznie pozwolimy Rettingerowi wykonać robotę i nie przeszkodzimy mu wyjechać z kraju. Ta stanowcza decyzja zakończyła dyskusję. Ale jak się miało niebawem okazać, wcale nie zakończyła sprawy Rettingera. Polowanie trwało dalej, o czym Rettinger szybko się przekonał. Jeden z moich przyjaciół zaskoczył mnie ostrzeżeniem, jakie otrzymał od pewnego porucznika AK, że jest rozkaz zlikwidowania mnie. Minęło kilka dni. Gdyby nie interwencja mojej młodej znajomej, zastrzelono by mnie w Warszawie. Czyżby nie posłuchano rozkazu generała Bora? Niekoniecznie. Okazało się, że na życie Rettingera również dybią chłopcy z Narodowych Sił Zbrojnych. NSZ nie akceptowało żadnej formy porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Mimo skrupulatnych przygotowań i dokładnego obserwowania poruszeń Rettingera, skarżył się żołnierz NSZ. Likwidacja nie udała się, gdyż w dzielnicy, w której Rettinger mieszkał, dzięki dziwnemu zbiegowi okoliczności bez przerwy kręciły się patrole piesze i samochody niemieckie. Być może Rettinger trafił na egzekutorów z NSZ. Nie znaczy to jednak wcale, że AK miało czyste sumienie. Przeciwnie. Gra o dokumenty Rettingera jeszcze nie została zakończona. Cały miesiąc minął Rettingerowi w Warszawie na spotkaniach i naradach z politykami wszystkich ugrupowań, w tym wrogiej wobec rządu w Londynie Polskiej Partii Robotniczej. W drugiej połowie maja Rettinger wiedział już wszystko, co chciał wiedzieć i zbierał się do wyjazdu na południe pod Tarnów. Tam miał oczekiwać na samolot, który zabierze go do Włoch, a potem do Londynu. I wtedy, niemal w wigilię wyjazdu, w komendzie głównej AK wybuchła panika. Wbrew rozkazowi Bora Komorowskiego postanowiono Rettingera zatrzymać, nie przebierając w środkach. Pewnego dnia do mieszkania niejakiej Teresy z referatu likwidacyjnego AK przyszedł pułkownik Iranek Osmecki w towarzystwie dobrze jej znanego majora Fischera. Mówił przede wszystkim Osmecki. Czy zechce pani towarzyszyć Józefowi Rettingerowi w czasie jego oczekiwania na odlot z kraju? Jeśli to rozkaz podany w uprzejmej formie, to chyba nie mogę odmówić, prawda, panie pułkowniku? Pan pułkownik potwierdził. Będzie pani pilnować Rettingera, ale dam pani także zadanie dodatkowe. Trzeba będzie ułożone w walizce ubrania Rettingera zasypać takim specjalnym białym proszkiem. Doręczymy go później, tuż przed wykonaniem zadania. Z dalszej części rozmowy Teresa miała się dowiedzieć, że ten proszek to trucizna, która zadziała za parę tygodni i spowoduje śmierć Rettingera już poza krajem. Aby uspokoić sumienie Teresy, Osmecki dodał. To rozkaz samego naczelnego wodza. Czy Osmecki zignorował polecenie generała Bora Komorowskiego i postanowił zrealizować polecenie pułkownika Demela nadesłane z Londynu? On sam się tego wypiera. Stwierdzam, że w czasie mojej służby w AK nie leżało w mojej kompetencji wydawanie wyroków i nigdy ich nie wydawałem. A jednak istnieją zeznania oficerów AK, którzy upierają się, że to szef wywiadu kazał zlikwidować Rettingera.
Nieprawda, stwierdzili stanowczo oficerowie kombatanci Armii Krajowej. Gdyby był wyrok AK na Rettingera, to na pewno zostałby wykonany. Nie było w ówczesnej Warszawie siły, która mogłaby temu przeszkodzić. Z racji braku dokumentów opisujących całą tę zagmatwaną historię, historycy gubią się w domysłach i nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy AK chciało zabić Rettingera. Tymczasem Rettinger bez przeszkód dojechał pod Tarnów i nocą z 29 na 30 maja doczekał się samolotu. Powiadomiono go o godzinie odlotu. Zorganizowano dla niego transport, elegancką dorożkę. Coś jednak poszło nie tak i Rettinger spóźnił się na samolot, który ze względów bezpieczeństwa czekał zaledwie kilka minut. Długo, słabo widzący w ciemności Rettinger szwendał się po okolicy, zanim trafił na tę samą dorożkę, która przywiozła go na lądowisko. Zapakował się na siedzenie, ruszyli. Ale gdy przejeżdżali przez brud, wskutek jakiegoś błędu woźnicy dorożka się wywróciła i wpadł do wody. Cały się przy tym potłukł. Po powrocie na kwaterę wściekły Rettinger kazał wysłać depeszę do Londynu. Nie wystartowałem na skutek karygodnego niedbalstwa tutejszych kierowników operacji. Proszę o przysłanie jak najrychlej samolotu dla mnie, gdyż mój natychmiastowy powrót jest konieczny. Lecz następny samolot przyleciał dopiero dwa miesiące później, pod koniec lipca, tuż przed powstaniem warszawskim. Do tego czasu zaszły wypadki, które zaprowadziły Rettingera w przedsionek śmierci. Wiem, że wypadek dorożki był przygotowany i planowo przeprowadzony dla uzyskania możliwości wglądu w bagaże Rettingera. Uważał pułkownik Bokszczanin. Ukradli mi moje papiery, notatki i dokumenty. Opowiadał Rettinger. Może z tego wyniknąć wielkie nieszczęście dla Polski. W dokumentach nie znaleziono jednak nic kompromitującego. Tymczasem tuż po wypadku Rettinger zaczął narzekać na zdrowie. Tracił sprawność w nogach i w rękach. Czy rzeczywiście wywrócenie się bryczki mogło spowodować takie konsekwencje? Część historyków twierdzi, że tak, ale istnieje jeszcze inne wytłumaczenie. Zadziałał biały proszek. Zdaniem specjalistów wąglik, który według instrukcji rozsypała Teresa w walizce Rettingera. Dotychczas odczuwam niesmak po tej całej akcji, bo mam przeświadczenie, że było to wykorzystanie mojego bezgranicznego zaufania do rozkazów Komendy Głównej AK, których słuchałam nie mając żadnych wątpliwości o ich słuszności. Ja tymczasem zostałam zamieszana w paskudną sprawę, mającą charakter osobistych porachunków na tle politycznym. A może powód był jeszcze inny? Doktor Władysław Buchak twierdzi, że to nie wąglik sparaliżował Rettingera, tylko Sacharyna Q. Wiosną 1944 roku kontrwywiad AK posiadał 20 fiolek tej trucizny. Sacharyna Q jest bardzo trudna do wykrycia, nie ma ani koloru, ani zapachu i smaku. Powoduje paraliż, który z każdym dniem narasta, aż w końcu doprowadza do śmierci. Dawka jednak musiała być zbyt słaba, bo Rettinger nie umarł, został sparaliżowany. Kiedy w lipcu wracał do Londynu, podczas wsiadania do samolotu musiało mu pomagać kilku ludzi. Po powrocie do Londynu, nadal sparaliżowany, ale jak najbardziej sprawny umysłowo, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Przykro mi, panowie, ale nie da się utrzymać państwowych organów i Armii Krajowej w konspiracji pod nową okupacją. Dla Mikołajczyka też nie miał dobrych wiadomości. Polska będzie popierać premiera w osiągnięciu porozumienia ze Stalinem, nawet jeżeli będzie się to wiązało z utratą Wilna, ale już nie za cenę utraty Lwowa. Pisał w raporcie Rettinger. Delegatura rządu jest świadoma konieczności porozumienia się z Sowietami, ale trudność polega tylko na wygórowanych ambicjach Polskiej Partii Robotniczej i w tym punkcie podziemie liczy na efektywną pomoc anglosasów. 4 dni po powrocie Rettingera do Londynu brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do Moskwy pismo przedstawiające stanowisko rządu polskiego w sprawie porozumienia ze Związkiem Radzieckim. Stalin dostał materiał, który pomógł mu przygotować się do rozmowy z Mikołajczykiem. Poznał polskie argumenty i wiedział, jaką przygotować ripostę. Cała koncepcja misji Rettingera oparta była na fałszywym założeniu, że kosztem ustępstw terytorialnych i za cenę dopuszczenia komunistów do rządu można będzie ocalić niezależność państwa lub co najmniej jego demokratyczny ustrój. Komentował po latach Jan Nowak-Jeziorański. Na to w 1944 roku było już za późno. Wszystkie atuty w tej partii trzymał w ręku Stalin i rozegrał je perfekcyjnie. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.